Cześć, witajcie z tej strony TroX21. Dzisiaj opowiem wam o postaci Yutsuho Reiji. Tak, Yutsuho Reiji jest ona piekielnym krukiem. AKA Ask No Us The Nuclear Birb. Czyli nuklearny ptak, który zamieszkuje dawne piekło płonących ogni. Osobowość postaci jest ona, z uwagi na to, właściwie, że ona była ptakiem, to nie jest dość mądrą osobą. Tak samo jak było w poprzednich odcinkach ptasi móżdżek, także to zostaje. Tylko że ksywka ptasi móżdżek opierała o Yutsuho, nie o Mistię. No, uwagi na jej moc wie bardzo dużo. Wie bardzo dużo o fizyce i o chemii, także Master White, we need to cook. Moce posiada zdolność kontrolowania nuklearnej fuzji. Ej, a tu półtora godziny się idzie. To... A właśnie, zapomniałem powiedzieć, że DLC-ki mamy. Znaczy były. Zobaczyłem, że były na przecenie, to mówię więc zwłaszcza, że wyszły niedawno, także... Będziemy sprawdzać. Dobrze, fabuła. Yutsuho jest jedną z najpotężniejszych postaci w uniwersum. Z uwagi na moc... tu mocy kontrolowania nuklearnej fuzji. Nuklearna fuzja jest dość potężna. Oszukujmy. Mamy jakieś to? Dalej. Także... Gensokyo albo będzie nuklearna zima, albo reaktor nuklearny pewnego dnia. Zapraszać? Nie. Myślę, że będzie po kupno. Wracając do gier. Pierwszy raz pojawiła się w Tohu 11, Subterranean Animalism, jako główna antagonistka, czyli boss stage'u 6. Tak, boss stage'u 6. Tutaj już bardziej z własnego doświadczenia dodam, że nie należy do łatwych bossów w Tohu, co uniwersum Tohu, jeżeli ja powiem, że to nie jest łatwe, a w Tohu nic nie jest łatwe, to znaczy, że jest to w cholerę trudne. Fandom, tak. Fandom uważają za nuklearna, który to jest jeden krok od stania się Czarnobylem. Ale z drugiej strony, jakby była Czarnobylem, to by plan 5-letni w 3 sekundy ogarnęła, także nie jest źle. Dobrze, lecimy dalej. W ogóle zobaczcie, że to jest, ta część murku nie jest rozwalona, a ta jest. Także brzmi to ciekawie. Dobrze, lecimy dalej. Ciekawostki. To nie jest oczywiste, ale w Tohou bardzo często występują złe postacie. Tak, złe postacie, które mają dobre intencje, ale powodują incydenty. Dlatego Marisa albo Rain musi kopać w dupę. No i taka prawda, to prawie większość takich rzeczy jest, ale... W przypadku Yutsuho, zanim Reimu, Marisa, Sanae ją pokona, jej głównym celem będzie dominacja nad światem. To jest ciekawe, bo jest jedyną postacią, która ma taki szlachetny cel. Naprawdę. Pomyślałby człowiek, że w grach, gdzie anime dziewczynki mają magiczne moce i tak dalej, to byłby standard. A nie, każda ma nagle, ja chcę kwiatki sadzić, ale muszę, nie wiem, niebo na czerwono pomalować. To jest przerobiony żywy przykład. Dobra. Także przechodzimy do tego wszystkiego. Możemy pogadać? Czy mamy po prostu zadanie? Zobaczmy. Tasks. Way of the Prima Village at the Gif, Cuisine with Aquatics, my portion. By the request of Sanji. Gif for Cuisine. Aquatics, small portion. Tax. Aquatics, small portion. Dobra. To zapierdzielamy i robimy. Aquatic, small portion. Co to może być? Aquatic Small... Nie, to jest Aquatic Small Portion. Słuchaj, to było tylko tyle, czy jeszcze coś? No to to, no to 4 razy to. Ej, patrzcie, teraz można robić po 2. Interesujące. Dobra. Także zadanie mamy wykonane. A, related task. W ogóle drugie. If this is with
Olap, poczekajcie. Barbecue. Aquatic i barbecue. Daj 5000. Kiedy my daliśmy? A. Dobra, nieważne. Aquatic. Aquatic barbecue. Aquatic i barbecue. To pewnie będą lampreje? Ale będziemy mieli zadanie wykonane. To jest najlepsze. Kurde, przyznam, że teraz zaczyna się robić ostro, bo ja mam takie. Punc los! 3000! Zbieram! Ajajaj! Ajajaj, poczekajcie, ja to muszę zobaczyć aż. Nie, mamy jeszcze. Czy to jest dług, czy to nasze pieniądze? Bo teraz się wkurzę. O kurde, dobra. Related task. Daj 5000. My nie daliśmy 5000. Mamy yokai unlock, unlocked. Yokai trial izekaya. Ten handy to jest. I happy expansion. Okej. Czyli my odblokowaliśmy teraz izekaję tam? W wiosce ludzi? Dobra, czy chcemy coś przejść? Ale tam patrzcie, ile to zajmie. 14, tu pół godziny. Forest of Magic, ale nie mieliśmy żadnych dialogów, także polecimy do Forest of Magic, żebyśmy pozwiedzali tu. Who are you? Lost doll, there is a puppet living in the forest, kinda creepy. Czyżby chodziło o Alice? Czyżby chodziło o Alice Margatroyd? I don't know if it's a wonder that the village is so hot right now. I don't know if this works either. Czyli jest Alice i będzie. Jak jest i Alice, to znaczy, że będzie gdzieś Marisa. To jest fucking crazy. To jest fucking trouble. Pogadajmy. No właśnie, to jest ciekawe. Co? Jak można zostać. I come on! Takim. Abandoned phone, where the kind of magic. Or they can die to old age and disease. Master abandoned worm. Wait a minute. Abandoned worm, co to chodzi? Okej. Okay. Czyli. Pogadajmy. Czyli w Tohoe wygląda na to, że żeby żyć wiecznie wystarczy magię. Że tak powiem. Nie być. Nie jeść jedzenia, ale że tak powiem, utylizować magię. Jeszcze raz, pogadajmy. A. Dobra, no to już było. To kliknijmy skip. Dobra, to mamy. To dziwne takie coś. Jeszcze dziwne. Jak czegoś człowiek nie rozumie, to zawsze nasze jest dziwne. Ordinary fitness. Alcohol bitter liquid. Ice cream. Coffee. Coffee powiedziałem, w ogóle to jest ciekawe. Coffee. Co to jest? A no, wygląda. Magician about to go crazy. Kiedy to muchę? To ciekawe. No ale w sumie nie dziwi mnie to. Że. Powiem, no. Dużo osób już takie rzeczy szło. Jakie to słowo, ale jakie to słowo, to jest co? O. Like, come on, każdy by chciałby mieć more power. To sprawdzaliśmy, to jest to. Came from outside world. I hear it in the musician, but it's the cover. Fairy shrine.
Ani? Yatadera na Rumi. Nie znam. Od niej odrywa snow east or west. Where did south and north exist? Nie. Ale tak. Takie przychodzi do Boga. Daj mi dużo pieniędzy. Nie. A, jesteś chujowy. Takie. To by było coś, co... A, dobra, to jest nawet samo. To w sumie nie jest taki standard. Ja tak sobie teraz myślę, coś za coś. Mamy tutaj Human Village, 30 minut. O ja, ale jak tak teraz sobie myślę, to... Wyobraźcie sobie zadania teraz, na przykład mogą pojawić się w wiosce ludzi i tak dalej. To ile może być zabawy? O! Gadamy z Marisą, która już nieraz odwiedziła naszą izakaję. Komisja? Co? Okej, ale no co możemy mieć komisję? No co, no nie wiem. Będzie... dodatkową osobą w izakai? Jinxed myself. Czemu niby? Ludzie powinni chodzić do lasów, uważam, częściej. Powiedziała osoba, która... Nie, w sumie mogę powiedzieć, bo ja lasy jako taką odwiedzam często. Jakby nie spojrzeć. Zakaja. Uuu. Ha. Ale tak, wracając, mi się wydaje, że do lasu często chodzę. Często. Jak człowiek policzy raz na tydzień, na dwa, to już moim zdaniem, jak na dzisiejsze realia, to jest dość często. Ale to też może perspektywa miasta, bo no, z którym mieszkałem na wsi, to może być... Słuchaj, las to jest jedyne miejsce, gdzie mogę na przykład, nie wiem, coś porobić. Nie no, chociaż też nie przychodzimy do takich... od skrajności do skrajności, bo... Ja bym z chęcią bym zobaczył. Ostatnio patrzyłem dużo takich filmów na YouTube. Przetrwajmy nockę w lesie bez niczego albo z czymś tam. I przyznam, że na polskie warunki też człowiek by tego chęcią spróbował. No bo come on, to jest ciekawa rzecz. Znaczy ciekawa, też chciałbym to spróbować. Bo zobaczyć, czy faktycznie da radę przetrwać nockę. Powiedzmy z plecakiem, że musisz sam sobie ogarnąć, co do niego wkładasz. No, ognisko, nie ognisko, to jest... Na pewno jakieś doświadczenie byłoby, na pewno będę chciał takie w przyszłości zrobić. Chociaż też trzeba pamiętać, że dużo takich osób to są osoby takie bushcraftowe świry, które mają... Oni wiedzą dokładnie, co robią, że oni sobie z tym poradzą. W międzyczasie ja to bym przyszedł, miałbym plecak. To jest niepotrzebne, to jest potrzebne, ale nie na ten etap, czy coś tego typu. Do zrobienia ogniska, nie wiem, potrzebował czegoś. Jedyne jedzenie, jakie bym przyniósł, pewnie to suche racje, kiedy inni by sobie potrafili ugotować. Wygląda to, że będziemy mieli tutaj izakaję. Bym wygląda ciekawie, chociaż... Zobaczcie, ile teraz mamy rzeczy w ogóle. I izakaje w wiosce ludzi. Ale już nie mamy na przykład wioka Izrael przez jakiś czas, dopóki sobie nie przez miesiąc nie wyrobimy drugiej przepustki. A pisałem, że ona będzie kosztowała tam. I w tym lesie. Taze, o nie! A kurde, dlaczego ona to robi? Mogłem dodać taką ciekawostkę o Marisie, faktycznie. Ale widać, że ktokolwiek robił tą grę, bardzo się zna na fandomie. Bardzo, bardzo. Albo ekipa, albo ktokolwiek. Bo Marisa...
Arisa często daje końcówkę dazem, bo to jest taka końcówka męska. No mówię, Marisa przez to, że ona ma harem dziewczyn, to nazywają taką męską dziewczyną. Dlatego jest daze. Oj, oj, oj. O, mushroomsy będziemy robić. Dobra, czyli co mamy zadanie? Recip. Give. Trzymięska. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ja muszę teraz pochodzić i znaleźć tutaj mięso? Czy to jest sklep? Ej, 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 nie gadajcie, że to że tutaj nie będzie mięsa. Jaki ból dupy! Jakie mam mięso mieć? Paru. Dobra, pogadajmy. Bungie. Oho. Ale w sumie to też ciekawe, że to tak jakby nie patrzeć po świata jest taki kraja. Ta gierka. O, właśnie. Ej, faktycznie to jest taka stara wieża ludzi. Kurde. No, coś się tutaj dzieje już widzę. Bo takie rzeczy się nie kładzie po prostu dla niczego. Bardziej dla world buildingu. Dobra. Jeszcze odwiedźmy Yokai Trail. Co gadamy tutaj? Mountain. Yokai Mountain. Drop away for few minutes in the mountain anymore. Dobra, my tam nie. Dobra, tutaj powinniśmy Sanae spotkać, bo to jest... O właśnie. Sanae! Pogadajmy. Coś wygląda jak to żart. Czyli... Słuchajcie, ja tego nie rozumiem. To znaczy, że Miko to jest po prostu osoba, która usługuje bogom? No w sumie tak sobie myślę, to... Gdzie jest Hakurei Bóg? Tak, come on, tak sobie teraz faktycznie myślę, że no Bóg Hakurei to jest jakby nie patrzeć pewnego rodzaju możemy to pominąć? Skip dialog, o. O, jeżeli to pewnego rodzaju, jak to się nazywa? Lodowiec, że tak powiem. Oj, obstawiam, że po prostu Zunowi się jeszcze nie chciało go zrobić. Hakurei Boga albo jej. Obstawiam, że to będzie ona. Jak zawsze, weźmy to, zobaczmy. Shrimp i krab. Aha, czyli to są gardy jakieś. Myślałem, że oni sobie tutaj siedzą i stoją. Barashi Mori, Feeling Time. Co? Można pogadać. Wolves. To jest śmieszne. Zobaczmy, czy można pogadać. Ona jest z Kanady. Albo z Kanady, po prostu, że jest z Kanady, albo jest po prostu kanadyjskim wilkiem, według fandomu. You wonder why? Here. O Jezu, mamy w ogóle 20 minutę, a my jeszcze ogarniamy tutaj te dialogi. Dobra, to było. Jeszcze zobaczymy, tutaj będzie ten.
cucumber. O! Jest kappa. Część haremu, haremu Marisy. Jak ona miała? Jak ona miała? Weźmy jeszcze to. Black Salt. Nitori, okej. Okay. Ale patrzcie, tu jest faktycznie jakaś taka budowla. Znaki, jakby coś się kurde tutaj działo. Tam jest wieża, tu jest to. Takie post-apo, naprawdę, bo więc Tokio tak naprawdę nie ma żadnych nowoczesnych rzeczy. Mówię coś? A to jest takie ciekawe połączenie, takie świat ludzi oraz... W sensie, połączenie byłoby ciekawe, byłoby połączenie jakiegoś post-apo i Toho, chociaż może dlatego, że... Może po prostu dlatego, że jestem trochę w fandomie Toho i lubię go, bo jest taki dość kolorowy w przeciwieństwie do naszego szarego świata. Ale bym z chęcią zobaczył jakiekolwiek studio, czy jakbykolwiek, czy ktokolwiek by się podłapał tego tropu. Takie, tworzymy własną postać. Obstałem, że ciężko byłoby niestety zrobić coś takiego, jeżeli to nie byłoby w 2D. Uwagi, że postacie anime są... Znaczy postacie anime, takie, no to jest pikseloza akurat, ale no... Zrobienie czegoś, co jest, było w 2D, w pikselach na 3D, kończy się na tym, że często są używane modele MMD i to nie wygląda już tak fajnie. Bo tutaj wiadomo, możesz mieć detale, a no, tutaj masz skup. Jest pewnie pani Erant. Ooo! Idziemy po tego. Idziemy po pozwolenie, żeby tutaj mieć izakaję. No. Nie chcę widzieć się z Great Tengu, ale przyszła. To jest jak spotkanie z szefem, kiedy cię wzywa. A takie... Nie cieszę się, że tu jestem. Nie cieszę się, że cię widzę. To jak najszybciej stąd iść. Okej. O, sprintem przebiega. Niech zgadnę. Pozwoli, no bo... Ej, ale wyobraźcie sobie, kupujecie sobie, tak, ja bym przynajmniej bym się zdziwił, tak, kupuję sobie DLC, odblokowując nowy region i od razu bym na przykład jakąś, byłyby jakieś dwie decyzje, jakieś tam dwa dialogi, bym zjewał dialog i nie, te DLC jest, ta część mapy z DLC jest dla ciebie zamknięta, bo wybrałeś zły dialog, takie nie, kupiłeś to, ale sobie nie pograsz. O właśnie, przecież tu będzie Ayashi Momaru, tak, tak. Że przecież stąd, tak, może jest ta izakaja. Kurde, no. Bardzo dobrze. Coś czuję, że tutaj mamy załatwiony biznes. Ale to jest w ogóle, zobaczcie, cały czas dialogi mamy. Ale chcę sprawdzić te DLC, naprawdę. O. Czyli to tu będziemy mieli ją otwartą? Wait. Wait. O, każda kappa nosi czapkę? The hell? Dobra, po to już mieliśmy ten dialog. Jeszcze jeden dialog. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że... Checkboard. Zdaję sobie z tego sprawę, że będzie naprawdę dużo dialogów, ale jak komuś się chce to oglądać, nie wiem, dla
Obstawiam, że nikomu się tego nie chce oglądać dla mojego gotowania tam. Bo tam się dużo nie dzieje przy gotowaniu. Poza tym, że mówię okej, jeszcze to. Chyba, że się dobrze zagada. Dobra, zobaczmy, co tych mamy tu jeszcze do kupienia. Nie. Wiecie co? Obawiam się, że chciałbym się do Lucy dostać. Patrzymy, czy jak... Ach, cholera! Dobra. Możemy tylko tu albo tu otworzyć izakaję. Zobaczmy, kogo mamy na Yuki Trail. Mielibyśmy tylko w roomie Wriggle Chen i Rabbity. Teraz wiosk dla ludzi. Możemy spotkać Simona, czyli Simon. No to jest Simon, nie oszukujmy się. Rare Customize, Keizen Akyu, Rinosuke Keine. Możemy wybrać jeszcze partnera? A, mamy jednego. No dobra, no niech będzie nam sobie tego. To Dani drinki serwowała. No to co, otwieramy Zakaję Mście na drugim poziomie? Tak od razu z marszu? Lecimy. Lecimy na trudno. W sensie od razu z pedy. I zakaję w wiosce ludzi. Podajmy te dania, których najwięcej będziemy mieli. Okej. Okay. Czego będziemy mieli? Tego. Dun Beer. Podawać Green Tea? Podajmy to, bo może nie będą wybierali wtedy tego. To musimy mieć. To. To tyle tak naprawdę, no. Okay. Dobra, lecimy. Pierwsza nocka izakaja w wiosce ludzi. Dobra, zaczynamy. Będzie teraz poważnie, bez opierdzielania się. Ponieważ mamy ludzie, a ludzie są dość... No umówmy się, ludzie są straszni. Wiem, bo jestem jednym człowiekiem. Naprawdę, w gastronomii... Znaczy nie pracuję w gastronomii ogólnie, bo to tak głupio by zabrzmiało, ale... Ktokolwiek, kto pracuje w gastronomii, powie pewnie, że ludzie są straszni. Ale bym się nie zdziwił. Znowu to samo. Ale teraz zarobimy troszeczkę, bo patrz, nie mamy tych najtańszych drinków. To Tetsu Fizz, Castle Finish their meals. Need to be able to adapt living weekend restricted rules. To jest szczerze ciekawe podejście. Numer 3. Kto przyszedł? Diano Akuyu. A, ta postać jedna. Chciałem powiedzieć, a musimy do niej podejść. Ojaj, zaraz będziemy wykminiać. Ale tak, czasami zasady to nie wszystko. Wiem, bo wróciłem z pewnego miejsca. Nie mogę powiedzieć jakiego. Ale zasady zasadami, ale trzeba się do, że tak powiem, zaadaptować do niektórych środowisk. They are cultures built into exactly not to keep what I do. Table beverage. Key table beverage. Dasai leci, bo jest drogie i dobre. Zresztą nie, tam przyznam, nie powinienem się tak takimi kategoriami napać, czy... Bo... Chujowo, ja bym przynajmniej być... Bym po prostu widział, że jest klient, o, wyciągnijmy od niego pieniądze. Special guest. Who is she? Partnerem ona nie jest. Akyu. No information yet. Ojo. No, nie. Poczekaj, co to jest? Coś tu się zmieniło. Dobra. They are catches, but it's too hard.
Ej, popatrzcie jak ona ten, jak jej tu. There are cultures buried in the cuisine. It's actually not different from what I do. Może... Zobaczmy. Taki... Próbujmy tak neutralnie podejść do tego. Zobaczmy, bo to jest japońska. Pozwolisz. O! Dobrze do tego podeszłem, czyli po prostu to musiało być jakaś japońskie. O! Dobra, trzeba Kane dobrze obsłużyć, ponieważ nam pozwoliła być w wiosce. Także wypadałoby, żeby to było. Historian could go hand in hand. I want liquor. Likier. Get liquor. Okej. Okay. Historia i to chodzi. Cooking nie po to też. Cholera, szczerze? To? Spróbujmy to, bo to wygląda jakby było... historyczne? A wiecie co, i tak trzeba próbować, już tak powiem, wszystkiego. Bo... O! Ej, jak... Szczerze, dobrze sobie radzę! To byłby wyrażony kolor. So what kind of history? Chinese scary? Show beverage, show. Czy mamy show? We don't have show beverage. Dajmy jej dasai. Ale beverage w sumie. Wait. Nie mam beverage. Damy jej tasaj, zobaczymy. Trudno. Musimy szybko ogarnąć klientów. To coś chińskiego. Jezus, ile osób chyba. Happens to affect called by Hermit. Vintage beverage. Dobra, masz to. Trudno, no damy jej to. Po prostu, no. Co się robi? Zwyczaj, co ona chciała? Policz... Vintage. To może być... To może być vintage. Nie oszukujmy się, to jest vintage. Why? Dobra, Nie wiem. Dobra. Nie. Dobra, lecimy. Na spokojnie. Trzeba zmniejszyć jednak nakłady. To będzie Kane chciała. History and culture. I dacie jej znowu to. I Hermit never married po prostu. Nie wiem, no wygląda na to, jakbyś chciała to. A jaki drink? Vintage, czyli nie piwo. Chip chyba jakieś. Dajmy jej to, bo to tak wygląda dobrze, szczerze. A czyli co, ona nie lubi chip? Aż to. To chciał numer 4 stolik. Sake. Ma.
Sparrow's Sake. Dobra. Cholera, szczerze. To nie brzmi dobrze. Tym więcej nowych postaci, tym więcej trzeba się tego uczyć. Dobra, kto chciał stolik numer 5? Stolik numer 6. Bo to jest dziwnie układane te stoliki, ja bym ich tak położył. Na dwójkę. Rice ballsy. Te cykady na trójkę. Czwórkę chyba, dobrze widzę? A na trójkę trzeba kmini. Simple looking home, this is actually a simple task to me, I want beer. O, ta jest ich. Home cooking, co nie to jest? O, tu się udało. Cztery. To musimy to wstawić. Kocie żarcie. O i na tyle. Dobra, już rzadkich klientów nie będzie, to jest najlepsze. Bo mówię, pierwszy. Serio, Marisa, też tu przychodzisz? Nie zdziwię się, bo tak to są postacie, które mogą przychodzić wszędzie. Marisa, Rey, Musana, wcale bym się. Ale tak sobie teraz myślę, że więcej drinków będę musiał ogarnąć. Chociaż mamy zarobek 1000. Nie brzmi tak źle, ale nie brzmi też idealnie. Dajmy 300 trzeba odliczyć co najmniej na komisję plus zarobione. Wejdę. Ohohoho! Mam pytanie, why? Jeszcze jedno. Brakuje mi dodatkowych takich tych stoisk. Hyper mode mamy jakiś. A, nie będzie minigame. Minigierek teraz. Póki gotujemy przez jakiś czas. A te minigierki nie przeszkadzają. Dobra. One są akurat, dają taką fajne poczucie, że nie tylko symulator klikania K, bo to mi to przypomina na razie, że klikamy K, 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 K. Ktoś mówi, nie, czemu ty wzywasz Ku Klux Klan? Ja mówię, nie, ja po prostu klikam literkę K, bo prawie wszystkim jest ona tutaj. O, piwo. Zobaczymy zaraz w ogóle, jak są drinki. No. To jest różnica, w sensie, że nie tylko te sake sprzedajemy, które daje jeden hajsu. To jest najważniejsze. Mało. Mało dano. Obsłużmy. O, patrzcie, 1600. Obsłużmy 100 klientów i każdy niech weźmie sake. No to mamy 100 hajsu, ale obsłużmy 100 klientów i każdy chce co innego, to może być większa kwota. Komisja 3000. A, czyli już teraz zapłaciliśmy. Partner salary 81, ona tylko tego. Zakupy tego. No właśnie, już jesteśmy biedni znowu. Aja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 j